Cześć, mam na imię Nikodem i witam Cię serdecznie w imieniu całego zespołu Indeksu w Kieszeni. Przed Tobą poradnik, jak uczyć się, by odnieść sukces w olimpiadzie. Przygotowaliśmy krótki film, podczas którego powiemy Ci o tym, jak wygląda i z jakich etapów składa się olimpiada, z jakimi korzyściami wiąże się start w zmaganiach oraz jak uczyć się, by efektywnie przygotować się do olimpiad. Jako weterani olimpiad, którzy przygotowaniami zajmują się od ponad 10 lat, przygotowaliśmy też kilka cennych wskazówek, na co warto zwracać uwagę podczas nauki do olimpiady. W drugiej części filmu przygotowaliśmy krótki fragment merytoryczny, który możesz potraktować jako przedsmak tego, co czeka Cię podczas nauki do olimpiady. Udanego oglądania! Cześć, nazywam się Filip Bojdecki i będę chciał Wam dzisiaj trochę opowiedzieć o olimpiadzie fizycznej. Ja jestem prowadzącym kurs przygotowujący do olimpiady fizycznej w ramach Indeksu w Kieszeni już od ponad 2 lat. W sumie setki godzin poświęciłem na nauczanie fizyki. Przy okazji też sam jestem oczywiście laureatem olimpiady fizycznej, a na studiach też w kilku konkursach brałem udział i osiągałem całkiem fajne sukcesy, przynajmniej moim zdaniem. Mianowicie zdobyłem srebrny i brązowy medal na University Physics Competition oraz 9. miejsce na międzynarodowym też konkursie dotyczącym fizyki teoretycznej. Przy okazji też oczywiście kończyłem już studia licencjackie z wynikiem bardzo dobrym, co mam nadzieję jakoś potwierdza moje kwalifikacje do bycia dobrym prowadzącym. Dlaczego warto startować w olimpiadzie fizycznej? Pierwszy powód, myślę, który przychodzi każdemu z Was do głowy, kiedy rozważacie w ogóle startowanie w olimpiadzie, to to, że osiągając tytuł finalisty czy też laureata w danej olimpiadzie przedmiotowej, tak naprawdę zyskujecie pełen spokój na maturze. Tytuł finalisty olimpiady fizycznej zapewnia wstęp wolny na większość kierunków dotyczących fizyki, ale też nie tylko. W Polsce większość drzwi już stoi otworem, można wybierać sobie, gdzie się chce studiować i oczywiście też dostaje się już 100% z automatu na maturze z fizyki, więc maturą się w ogóle nie trzeba przejmować, jeśli uzyska się co najmniej tytuł laureata lub finalisty olimpiady fizycznej. Przy okazji też na laureatów olimpiady fizycznej czekają liczne nagrody i stypendia. W różnych latach jest to różnie, ale zazwyczaj otrzymuje się po prostu i tak naprawdę pieniądze. I to całkiem przyjemne pieniądze za tytuł laureata. Też to, co nie należy zapominać, to że uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady fizycznej otwiera naprawdę wiele drzwi i to nie tylko na samą uczelnię. Mianowicie znam przypadki finalistów i laureatów olimpiady fizycznej, którzy już jeszcze będąc w liceum tak naprawdę lub dopiero w trakcie wakacji przed zaczęciem studiowania na uczelni już zaczynają wykonywać jakieś prace badawcze tak naprawdę w laboratorium. Jeśli się napisze na przykład do odpowiedniej osoby właśnie pracującej w laboratorium maila pod tytułem jestem laureatem olimpiady fizycznej, interesuje mnie to, co pan lub pani robi w swoim laboratorium, to jest duża szansa, że otrzyma się odpowiedź, no to super, to zapraszamy, w takim razie oprowadzimy pana, panią i może się znajdzie dla pana jakieś ciekawe zajęcie lub pani oczywiście. Więc tak, to naprawdę od razu pozwala wchodzić tak naprawdę w ten świat naukowy i zdobywać doświadczenie, nie trzeba udowadniać, że się niczego nie zepsuje. Tytuł laureata lub finalisty w zasadzie już to udowadnia, że jest się gotowym do podjęcia takiej pracy. Przynajmniej wiele osób naprawdę tak uważa. Dlaczego olimpiada fizyczna jest dosyć niezwykłą olimpiadą? Jest ona niezwykła właściwie dlatego, że nie trzeba na niej praktycznie nic wiedzieć. Można przyjść na olimpiadę posiadając w plecaku zestaw szkolnych podręczników, zeszyt z własnoręcznymi notatkami i kalkulator. I ze wszystkiego można w dowolny sposób korzystać.
Można w tym zeszycie mieć sobie napisane, co się tylko chce. Może to być fragment pana Tadeusza, mogą to być jakieś wzory i zadania olimpijskie, na przykład z zeszłych lat, co chcecie. I możecie w trakcie rozwiązywania własnych zadań posiłkować się tymi notatkami. To znaczy, że nie trzeba pamiętać żadnych wzorów, absolutnie niczego. Za to kluczowe, całkowicie kluczowe jest dogłębne zrozumienie zagadnień. Bo ze względu na to oczywiście, że tak możecie mieć wzory po prostu wypisane w zeszycie i możecie je bezkarnie przepisywać na arkusz olimpijski, nie wykonując przy tym tak naprawdę żadnej pracy umysłowej, za samo przepisanie wzorów nie otrzymuje się na olimpiadzie punktów. Trzeba posiadać dogłębne zrozumienie tego, co się dzieje, wyjaśnić, czemu ten wzór się stosuje i tak na dobrą sprawę mieć od razu jakiś pomysł, jak dany problem rozwiązać. Jaka jest struktura olimpiady? No, tak naprawdę struktura olimpiady fizycznej jest dosyć skomplikowana, bo tak, na początek mamy pierwszy etap, który jest etapem korespondencyjnym. Na stronie internetowej Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej, jak się wpisze w wyszukiwarkę KGOF, to ta strona wyskoczy. Trzeba się zarejestrować oraz w odpowiednim terminie rozwiązać część pierwszą zadań, która jest po prostu formularzem w internecie. Tam trzeba wpisać po prostu jakiś wynik numeryczny najczęściej lub też po prostu zaznaczyć jedną z opcji ABCD. Do tego testu można podchodzić tyle razy, ile się chce, oczywiście z wyjątkiem zadań zamkniętych. Tak? I wyświetlane są po każdym podejściu zadania, które się rozwiązało poprawnie. No i oczywiście nie są wyświetlane zadania, które się rozwiązało poprawnie. W przypadku ABCD można by po prostu odpowiednio ilość razy strzelając, tak, znaleźć w końcu dobrą odpowiedź. To dotyczy tylko wyników numerycznych. I w tej części pierwszego etapu do tych wszystkich wyników, te, które wpisujecie w internecie, nie jest ważna metoda, jest ważny wynik. To znaczy, że możecie stosować wszystkie szalone przybliżenia, jakie wam przyjdą do głowy, tak długo jak wynik numeryczny jest w zakresie jakimś tolerowalnym przez sprawdzający to algorytm, tak długo wszystko jest git. Część druga pierwszego etapu jest już inna. Tutaj musicie rozwiązać 3 z 4 zadanek teoretycznych i 2 z bodajże 3 zadanek doświadczalnych, które rozwiązujecie tak już tak problemowo. Musicie dokładnie opisać krok po kroku, jakie było wasze rozumowanie podczas rozwiązywania takiego zadania. Następnie pakujecie te zadanka do koperty i wysyłacie je do odpowiedniego komitetu okręgowego pocztą. No i czekacie oczywiście na odpowiedź. I łącznie po pierwszym etapie otrzymujecie odpowiedź, ile punktów tak dostaliście i czy zakwalifikowaliście się do etapu drugiego olimpiady fizycznej, czy też nie. Tutaj na tym tej krótkiej liście, którą widzicie, tymi zielonymi kreskami są zaznaczone momenty, tak naprawdę, w których odbywa się kwalifikacja i w których odpowiednie komitety dają wam jakieś tak naprawdę jakąś informację zwrotną, czy jesteście dalej w konkursie. No dobrze. Po tym, jak już przeszliście etap korespondencyjny, etap pierwszy, to trafiacie do etapu drugiego. I tutaj w komitetach, tutaj odpowiednio organizowane są przez komitety okręgowe zawody teoretyczne. I jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że już przychodzicie na jakąś salę, o której o miejscu i czasie zostajecie odpowiednio poinformowani przez komitety i rozwiązujecie 3 zadanka teoretyczne na początek. Jest na nie bardzo dużo czasu, mianowicie jest na nie 4,5 godziny, czyli 1,5 godziny na zadanie, więc jest spokojnie czas, żeby się namyśleć, a następnie rozwiązać wszystko w ostatnie 10 minut, jak się wpadło dopiero wtedy na genialny pomysł, jak do zadania podejść. I możecie tak w trakcie tego etapu właśnie korzystać ze swoich notatek, z kalkulatora, możecie też korzystać z podręczników szkolnych. Zaznaczam przy tym, że podręcznikiem szkolnym nie są podstawy fizyki Resnika i Halideya. Tutaj musi być to podręcznik, który ma tam odpowiedni stempel Ministerstwa Edukacji, że jest dopuszczony do użytku szkolnego. Czyli wasze typowe takie podręczniki szkolne, które możliwe, że używają wasi nauczyciele, no to są te podręczniki, które wolno mieć ze sobą na olimpiadzie. No i w tym momencie znowu czekacie na
informację zwrotną od komitetów okręgowych waszych, czy zakwalifikowaliście się do etapu doświadczalnego. Jeśli zakwalifikowaliście się do etapu doświadczalnego, no to znowu przychodzicie w wyznaczone miejsce w wyznaczonym czasie i rozwiązujecie znowu w 4,5 godziny, tym razem jedno zadanie doświadczalne. Będą to zadania w stylu MacGyvera. Dostaniecie kawałek sznurka, jakiś ciężarek i linijkę i każą wam zmierzyć prędkość światła albo coś w tym stylu. Nie mówię, że to, co powiedziałem teraz, ma jakikolwiek sens. Prawdopodobnie nie i prawdopodobnie nie da się tego zrobić, ale jeśli z tymi rzeczami, które wymieniłem, jesteście w stanie zmierzyć prędkość światła, to jestem pełen podziwu i możecie do mnie pisać z sugestiami, jak to zrobić, posiadając ciężarek, sznurek i linijkę, bo ja nie wiem. No i znowu, tak, jeśli napisaliście etap doświadczalny, to czekacie na wyniki, czy zakwalifikowaliście się do etapu finałowego. No i jeśli tak się zakwalifikowaliście, to oczywiście jesteście już bardzo szczęśliwi i macie tak sfinansowaną wycieczkę do Warszawy na etap finałowy. W tym momencie już uzyskaliście tytuł finalisty, jeśli uczestniczycie w etapie finałowym. W regulaminie jest jakiś dziwny zapis, który mówi, że jeśli wynik będzie skandalicznie niski, to mogą zabrać tytuł finalisty, ale nie słyszałem jeszcze o takim przypadku, żeby to miało miejsce, więc z praktycznego punktu widzenia macie już w tym momencie tytuł finalisty, jeśli jesteście w trzecim etapie. I znowu rozwiązujecie część teoretyczną oraz część doświadczalną. Z tego, co pamiętam, tylko chyba w odwrotnej kolejności, na początek doświadczenie, później teoria, ale tego nie jestem pewien. No i tym razem odbywa się już dzień po dniu i na podstawie sumy punktów, którą uzyskaliście z części teoretycznej oraz doświadczalnej, wyłaniani są już laureaci. Wszyscy tak, którzy uczestniczyli w etapie finałowym, są finalistami, no i są laureaci. I odpowiednio tak już finalista to jest po prostu finalistą, czyli każdy, kto brał udział w etapie finałowym, jest finalistą, natomiast laureaci mają tak miejsce na liście. Można mieć odpowiednie już, być laureatem pierwszego, drugiego, trzeciego i tak dalej miejsca. I odpowiednie nagrody, które otrzymujecie za kolejne miejsce, no są coraz mniejsze. Największa nagroda jest oczywiście za miejsce pierwsze. Dodatkowo warto jeszcze wspomnieć o tym, że 5 pierwszych osób, które uzyskało najlepsze wyniki w etapie finałowym, ma szansę reprezentować Polskę w Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej. Odbywa się najczęściej obóz przygotowawczy do właśnie Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej, gdzie na Wydziale Fizyki w Warszawie przygotowuje się was, po prostu tak na dobrą sprawę uczestniczy się w specjalnych zajęciach, a następnie jedziecie w najróżniejsze miejsca świata w zależności od roku zmagać się na arenie międzynarodowej. No i tak naprawdę w ten sposób wygląda olimpiada fizyczna. No i tak, jak się do tego odnoszą nasze zajęcia, które prowadzimy w ramach indeksu w kieszeni? No, tak jak mówiłem, na olimpiadzie fizycznej samo przepisanie wzorów z zeszytu tudzież podręcznika do arkusza jest niewystarczające, więc przede wszystkim kładziemy ogromny nacisk na zrozumienie. Każde zadanie musi być bardzo dokładnie zrozumiane. Każde zagadnienie musi być zrozumiane. Istota problemu tak naprawdę musi być dogłębnie zrozumiana. Bo tak naprawdę jedynie właśnie takie dogłębne zrozumienie umożliwia sprawne rozwiązywanie zadań olimpijskich. Dalej, ćwiczymy też doświadczenia zarówno na kursie e-learningowym, jak i na zajęciach stacjonarnych. Są wam proponowane doświadczenia, które wykonujemy, które wykonanie je nadzoruje i uczycie się tego, jak tak naprawdę radzić sobie z doświadczeniami. I to jest, co jest zupełnie inną umiejętnością niż rozwiązanie zadania na papierze teoretycznie. Okazuje się po prostu nagle, że robiąc własnymi rękoma, mimo że na papierze dwa rozwiązania wyglądają identyczne, no to jeśli przyklei się na przykład taśmę klejącą w jeden sposób albo w drugi, no to w jeden sposób otrzyma się dobry wynik, w inny zły, bo na przykład, nie wiem, taśma klejąca się rozciąga albo coś w tym stylu. No i wyćwiczenie tak jakiejś tej intuicji, co jest dobrym rozwiązaniem, takim technicznym, no to jest zupełnie osobna umiejętność i to też staramy się jakoś
ćwiczyć. Oczywiście zadania teoretyczne ćwiczymy na zadaniach olimpijskich. Z zeszłych lat macie możliwość w trakcie kursu zmierzenia się z takimi zadaniami i przetestowania własnych sił na takich problemach, które są tak naprawdę dosyć specyficzne, bo są zupełnie odmienne od problemów typowo szkolnych, gdzie najczęściej trzeba po prostu coś postawić do wzoru, niewiele wiedząc o fizyce. I odmienne też od zadań typowo akademickich, gdzie często tak naprawdę znowu trzeba podstawić rzeczy do wzoru, tylko bardziej skomplikowanego. To tutaj po prostu trzeba wpaść często na jakiś pomysł, właśnie, który rozwiąże zadanie, którego pozornie właśnie nie da się rozwiązać metodami szkolnymi. Na naszych kursach też ja bardzo staram się zadbać o to, żeby każde pytanie, które mi zadacie, uzyskało jakąś odpowiedź i nie ma dla mnie większego znaczenia, co to jest za pytanie, tak długo jak dotyczy ono fizyki. Jeśli mnie będziecie pytali o jakąś dziwną mechanikę kwantową albo szczególną teorię względności, która w taki kanon zagadnień olimpijskich raczej nie wchodzi, to tak czy siak będę starał się wam odpowiadać. Staram się, żeby jednak na tych kursach naprawdę każde pytanie, które jakoś pogłębi waszą wiedzę o fizyce, spotkało odpowiedź. Taką najlepszą, jakiej potrafię wam udzielić, bo czasami zadajecie pytania wykraczające poza moją wiedzę nawet. No i ostatnią rzecz, którą mogę właściwie obiecać, jeśli chodzi o zajęcia w ramach indeksu w kieszeni z fizyki, to jest to, że nie będzie nudy. Kursy są skonstruowane w taki sposób, żeby cały czas was stymulować, żeby cały czas operować na granicy waszej wydolności umysłowej i żeby cały czas popychać was do przodu. Żeby nie było zadań, które są proste, żeby były tylko zadania, które są trudne, ale rozwiązywalne i które pozwalają wam samemu też po prostu przebrnąć przez pewne procesy myślowe, które muszą zajść w głowie, kiedy uczycie się fizyki, żeby wykształcić sobie tak ten własny, oryginalny sposób rozumienia fizyki. Oczywiście też podpowiadam w zadaniach, kiedy jest coś nie tak, tłumaczę też przykładowe zadania. Wszystko po prostu staje się z każdego zadania na każde zadanie coraz bardziej zrozumiałe i coraz po prostu więcej wiecie o fizyce, ani że tylko i wyłącznie znowu wzór, nowy wzór i przepisujecie kolejny raz to samo. To czegoś takiego tutaj nie będzie. Jakie są moje rady do tego, jak atakować olimpiadę fizyczną, właśnie jak się z nią zmagać? Przede wszystkim polecam naprawdę dogłębnie zrozumieć istotę zagadnienia, którego się uczycie, przygotowując się do olimpiady fizycznej. Nie sam wzór, nie same nawet najprostsze pytania, które są zaproponowane w podręczniku, tylko samemu wymyślajcie sobie problemy i próbujcie na nie odpowiedzieć. Możliwe, że te problemy wręcz wyprowadzą was z teorii, której się uczycie w szkole, zaprowadzą was do czegoś innego i to jest jak najbardziej okej, jak was to doprowadzi do problemów tak nieszkolnych, bo nawet na poziomie szkolnym fizyki da się znaleźć pewne, nazwijmy to, błędy w matriksie i sygnały, że istnieje inna fizyka niż ta, której się de facto w szkole uczycie. Więc starajcie się wyszukiwać takie szczeliny i drążcie je. Naprawdę starajcie się zrozumieć to, co jest pod tekstem w podręczniku, niezależnie od tego, jakiego podręcznika używacie, i starajcie się właśnie samemu generować sobie problemy i odpowiadać nawet na nie. Nawet jak to są bardzo trudne problemy, to starajcie się na nie odpowiedzieć i samo to próbowanie odpowiedzieć sobie na to pytanie jest bardzo, bardzo cenne i świetnie was przygotowuje do olimpiady. I na koniec też chciałbym wam radzić, żebyście właśnie nie przejmowali się niepowodzeniami. To na wielu płaszczyznach. Jeśli w jednym roku nie udało wam się uzyskać upragnionego tytułu finalisty czy też laureata, nie przejmujcie się i startujcie w następnym roku. Naprawdę jednokrotne doświadczenie, jakie się zdobywa na olimpiadzie fizycznej, to jest bardzo dużo i szanse w przyszłym roku są większe. Bardzo też polecam w ogóle od pierwszego roku liceum startować w olimpiadzie fizycznej, żeby po prostu zdobywać to doświadczenie, bo to jest po prostu doświadczenie i zupełnie za drugim razem jest inaczej. Ja uzyskałem tytuł laureata dopiero za drugim podejściem właśnie.
Dalej, nie przejmujcie się, jeśli w trakcie rozwiązywania zadań coś wam nie wychodzi. To jest też ok, bo progi, jakie są na olimpiadzie fizycznej, są zazwyczaj nie tak wysokie. Zdarza się, że rozwiązanie 1/3 zadań, które są proponowane przez komitet, jest wystarczające, aby zakwalifikować się do etapu następnego. Więc nie przejmujcie się, jeśli wydaje wam się, że o, w trakcie konkursu nic nie policzyłem, nic nie policzyłam. To często okazuje się złudne, okazuje się, że jest tak naprawdę git, bo rozwiązanie jednego zadania to było już dużo. Oczywiście zależy to od edycji, są edycje prostsze, są edycje trudniejsze i tak progi oczywiście w związku z tym też są ustalane w oparciu o wyniki, jakie wasza konkurencja zdobyła. Więc progi są płynne. Więc tak, zupełnie nie przejmujcie się, jeśli jakieś zadanie nie wychodzi, to jest ok. Tak musi być. Też warto zaznaczyć, że podejście do zadań olimpijskich no, musi być specyficzne, bo z jednej strony musicie starać się być bardzo kreatywni przy rozwiązywaniu tych zadań i nie bać się popełnić błędów, a z drugiej strony też, jak już macie rozwiązanie, to powinniście zawsze, co bardzo też polecam za każdym razem robić, postarać się znaleźć dziurę w całym, wcielić się w rolę adwokata diabła i postarać się storpedować od każdej strony to rozwiązanie, które mieliście. No i na koniec zaprezentować komitetowi po prostu najlepsze, co wam się udało w drodze takiego procesu ustalić. Okej, na koniec chciałbym powiedzieć właśnie, jak szukać tak naprawdę, jak samemu można sobie zadawać takie pytania, które mogą nas do czegoś ciekawego doprowadzić. W tym celu przeanalizujmy sobie taki przykład. Mamy sobie naczynie zamknięte tłokiem, tłok jest szczelny, wbrew temu, co widać na rysunku. I znajduje się w nim jednoatomowy gaz doskonały. O temperaturze T0, objętość tak w tym momencie zajmowana przez ten gaz to jest jakieś V0, no i ciśnienie P0. Na zewnątrz panuje ciśnienie P1, no i tak tłok jest początkowo trzymany w jakimś położeniu. Na przykład ręką trzymamy go po prostu, tutaj to jest część rysunku po lewej. I w którymś momencie puszczamy tłok. Tłok jest nieważki, takie oczywiście ścianki naczynia nie przepuszczają ciepła i sam tłok też nie przepuszcza ciepła. No to pytanie brzmi teraz, jakie będzie końcowa temperatura, ciśnienie i objętość, czyli tak T1, P1 i V1. No oczywiście wiemy, że także no ciśnienie to będzie takie jak ciśnienie atmosferyczne, musi się to wszystko wyrównać. Zakładamy, że tłok jest nieważki, a wszystko się w ogóle odbywa w warunkach bez grawitacji. No i tak właśnie, jakie będzie to ciśnienie, objętość i temperatura? No. Pierwsze, co przychodzi do głowy, patrząc na tego rodzaju problem, przynajmniej mi, to przemiana adiabatyczna, tak? Mamy przemianę gazu, w której nie zachodzi wymiana ciepła oraz tak, no właśnie, nie zachodzi wymiana ciepła, i zmieniają się wszystkie parametry gazu, w sensie i ciśnienie się zmienia, i temperatura się zmienia, i objętość się zmienia. Więc no, mi się w tym momencie często zapala w głowie lampka, o, przemiana adiabatyczna. No i tak oczywiście w naszym zeszycie olimpijskim mamy zapisane liczne wzory dotyczące przemiany adiabatycznej, mianowicie tam jak ona przebiega i tak dalej, i tak dalej. Na przykład jak się zmienia temperatura i ciśnienie, jak od siebie zależą w czasie przemiany adiabatycznej. Niemniej istnieje też drugie podejście do tego problemu. Mianowicie możemy stwierdzić, że praca wykonana przez ciśnienie atmosferyczne musi być równa w tej przemianie zmianie energii wewnętrznej naszego gazu wewnątrz cylindra. No i mamy oczywiście również równanie Clapeyrona dla gazu doskonałego, którym znajduje się w naszym tłoku. Tak i te dwie informacje, tak naprawdę te dwa równania, jeszcze połączone może z informacją o tym, jaki jest no, de facto wzór na energię wewnętrzną gazu doskonałego, która jest po prostu proporcjonalna do temperatury w przypadku gazu, takiegoż gazu, pozwalają nam alternatywną metodą wyznaczyć no właśnie to ciśnienie
przepraszam, temperaturę i objętość, tak, po ustaleniu się nowego położenia równowagi. No dobrze, no to spróbujmy coś takiego policzyć. No tutaj wypisałem po prostu wam wzorki na przemianę adiabatyczną, które w warunkach olimpijskich wyciągnęlibyście z zeszytu, gdzie kappa to jest jakieś tam 5 trzecich albo coś w tym stylu, albo 5 drugich, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie jest to po prostu jakaś liczba ustalona dla tak przemiany adiabatycznej. No i tutaj po prostu z tego no jasno widać, że łatwo policzyć sobie to początkowe, to końcowe, tą końcową temperaturę i objętość. No i trzyma się z tego jakiś wynik, tak? Po prostu wyciągając z tych wzorków T1 i V1. Nic trudnego. No, drugie podejście, które zaproponowaliśmy, jest troszeczkę bardziej skomplikowane. No mianowicie trzeba tak zapisać wzór na energię wewnętrzną gazu, na początek zapisać wzór na pracę gazu, tak w tym momencie gazu tak, w atmosferze, który wykonuje pracę nad naszym gazem wewnątrz tłoka. No i stwierdzić tak, że praca tegoż gazu musi być równa zmianie energii wewnętrznej medium roboczego w naszym tłoku. No i tak zapisać dwa równania, jeszcze Clapeyrona dla tych dwóch różnych stanów gazu w trakcie tej przemiany, mianowicie dla początkowego i końcowego. No i z tego układu równań, tak tutaj tych trzech równań, można po prostu już też znowu wyznaczyć V1 i T1. No i co widzimy? No widzimy, że na pierwszy rzut oka V1 oraz T1 jest inne przy obu różnych metodach. Mamy zatem kłopot. Znaleźliśmy nasz kłopot, któregośmy szukali. No i teraz powinniśmy zacząć sobie próbować odpowiadać na pytanie, co poszło nie tak. A poszło nie tak to, że proces, który tutaj rozważaliśmy, nie jest procesem quasi-statycznym. Istotą przemiany adiabatycznej, co się często przemilcza w szkole, jest to, że w każdym momencie przemiany adiabatycznej powstaje nowy stan równowagi. A w trakcie zmiany tutaj ciśnienia i objętości od V0 do V1 i od P0 do P1 gaz wewnątrz tłoka nie znajduje się w stanie równowagi termodynamicznej. A zatem nie można stosować wzorów mówiących o przemianie adiabatycznej, która tak naprawdę nie ma miejsca. Nie możemy się po prostu do tego odwoływać, bo to nie jest proces quasi-statyczny, tak, czyli odpowiednio tak z polskiego na nasze. Nie jest to taki proces odpowiednio powolny, w którym każdy kolejny stan pomiędzy stanem początkowym a końcowym jest stanem równowagi. Tutaj tak nie jest. Tak naprawdę po prostu wewnątrz takiego tłoka w trakcie przechodzenia z jednego stanu do drugiego powstają jakieś fale dźwiękowe, powstają jakieś szalone przepływy i różne tego typu rzeczy. No i po prostu tak nie jest tak, że po drodze zmienia się jakoś ciśnienie w łatwy do policzenia sposób. Po drodze ciśnienie wewnątrz tego gazu jest jakieś szalone, a tak naprawdę w ogóle nie jest zdefiniowane. Bo tak naprawdę ciśnienie, temperatura i objętość są zdefiniowane tylko dla stanów równowagowych. No i stąd bierze się ten kłopot. Słowem, podejście adiabatyczne okazało się być w tym problemie po prostu błędne. I do takich wniosków, analizując właśnie przykładowo taki wygenerowany przez siebie problem, powinniście dojść. Czyli szukajcie sprzeczności. Szukajcie dziur i luk w waszej wiedzy i je zapełniajcie. Też w trakcie kursów oczywiście bardzo polecam zadawać mi w tym momencie po prostu pytanie, jak się napotkało na jakąś taką dziurę w Matrixie, jeśli się nie jest w stanie samemu na to pytanie sobie odpowiedzieć. I ja wtedy będę tłumaczył, co tak naprawdę się tutaj działo. Zawsze, zawsze szukajcie sobie kłopotu. To już jest wszystko, co przygotowałem na dziś. Mam nadzieję, że rozwiałem trochę wątpliwości odnośnie olimpiady fizycznej i że może mój przykład był też ciekawy. I oczywiście polecam nasze kursy. Zapraszam do zapisywania się i do zobaczenia na kursie.
spodobało Ci się to, co właśnie obejrzałeś lub obejrzałaś, świetnie. Nauka z nami to gwarancja najbardziej efektywnych przygotowań do olimpiady. Zapraszamy do zapisów na nasze kursy. Możesz to zrobić wchodząc na naszą stronę internetową, pisząc do nas na Facebooku, kontaktując się z nami mailowo lub telefonicznie. Do zobaczenia podczas nauki.